George docenił, że Serdel zauważył, jak bardzo mu się śpieszy. George koniecznie chciał pokazać swój nieroztopiony puchar. Nie było kapelusza. Pana nie było w domu. George chciał się pochwalić kompasowi. Gołębie lubią ciekawe rzeczy. George zapomniał, że gołębie lubią siadać na ciekawych rzeczach. Gdy kompas usiadł, lody przybrały zupełnie nowy kształt. Ciągle się zmieniały. Opuściłeś? Oho, nie wolno upuszczać lodów. Rozbijają się. A to twoja poprzednia porcja. Zamarzła już. Ale dam ci piękną nową. I pamiętaj, bez słońca, bez upuszczania. Szybko, zanieś to do domu. Patrz, on ma jeszcze więcej lodów. Kolejny talerz? Ciekawe. Teraz już nie świeciło tu słońce. George musiał tylko zaczekać, aż wróci pan w żółtym kapeluszu. Liść z holu. To nic, George zdąży go zmyć i puchar będzie piękny, gdy zobaczy go pan w żółtym kapeluszu. Na szczęście dla ciekawskiego Serdela, George chciał się pochwalić pucharem. To bez sensu. Nie było słońca, nie upuścił pucharu. Polałeś to wodą? O, od tego też lody się topią. No dobrze, ale to są ostatnie. Bez słońca, bez upuszczania i bez żadnego mycia. Hej! Ile jedna małpa może sama zjeść lodów? Tym razem chyba już się podzieli. Szybko! Naprawdę jadasz dużo lodów, George? Chwilę! O, jest przyjęcie! Bądź uprzejmą małpką. Poczęstuj. Ty już tyle ich zjadłeś. Policzmy. Mamy go! Jest tam! Puchary? Dostałeś to jako puchar? Sfotografować? Może George nad tym nie panuje? Może po prostu małpy z natury gromadzą lody? Ojej, ale świetne! Gdy George zdobył pierwszy puchar, wszyscy byli zwycięzcami. O, cześć, George!
Cześć, George. Widzisz, dlatego najlepiej zawsze podróżować łodzią. Cześć, Clint. Cześć, Cynk. George, pamiętasz mojego brata, Cynka? Cześć, George. Udawałem się w kierunku północnym, gdy odnotowałem unieruchomione pojazdy. Postanowiłem to sprawdzić. Coś jest nie tak. Dzięki, Cynk. Ty to zrobiłeś? George, przecież mieszkasz w mieście. Widujesz tam światła na skrzyżowaniach. Nie wiesz, jak działają? George, patrzysz tylko na światła, które pokazują, kiedy można iść. Te inne były dla kierowców. George nie był kierowcą. Cóż, jesteś młody i jesteś małpą, ale powinny cię bardziej interesować ważne sprawy. To proste. Zielone oznacza wolno jechać. Żółte znaczy zwolnij. Czerwone światło znaczy stój. Nie majstruj nigdy przy światłach, które kierują ruchem. Dobrze, George? Ja nawet nie wiem, dlaczego postawili tu światła. Tutaj nic nie ma. Bez sensu. Światła zgasły. To nic strasznego. Wczoraj w ogóle ich tu nie było. Tylko że wczoraj skoczek mógł przechodzić nad drogą po gałęziach. Wtedy George pomyślał, że może pomóc. Skoro George wiedział już, jak działają światła, mógł je zastąpić. Na stanowisku światła działały nawet lepiej niż przedtem. Przynajmniej lepiej dla wiewiórek. George, obiecałeś, że nie będziesz majstrował przy światłach. Co? A, czyli światła nie działają. Przepraszam cię, George, ale zejdź na dół. O, często jestem świadkiem, jak ta wiewiórka przekracza drogę po tamtych gałęziach. O, czyżby wycięli przejście dla wiewiórek? Przez te światła? Te światła nie są potrzebne. Tutaj prawie nie ma ruchu. Tak, no, George, wiewiórko, kuro i kurczaczki, zadbam o to, by bezzwłocznie wyjaśniono tę sytuację. To moja praca. Okazało się, że ustawiając światła, pomylono skrzyżowania. Miały stanąć w miasteczku. Cynk Kwint i Clint Kwint zrobili tymczasowy most dla wiewiórek. Posłuży, póki gałęzie nie odrosną. George postanowił przyjrzeć się światłom na skrzyżowaniach w mieście. Może którymś trzeba pomóc. George znalazł długi, płaski sznur. Po drugiej stronie tak długiego sznura musiało być coś bardzo ważnego. A
Andziu, zobacz, co zrobiła twoja maskotka. Coś ci pokażę. Naciśnij to. No dobra, teraz pora na ćwiczenia. Ćwiczenia? George będzie miał okazję zobaczyć, jak działa ten cały sprzęt. George pomógł przetestować poduszkę. Pokazał, jak świetnie się wspina. Poznał działanie bosaka. I pokazał, że pamięta, jak się zwija wąż. O, przestań! Może nie powinniśmy mieć maskotki? Mamy wezwanie. Gołąb siedzi w wielorybie. Ani słowa. Tak się cieszę, że szybko przyjechaliście. Cześć, George. Co się stało? Patrzcie. Gołąb wylatuje, a potem wlatuje z powrotem. Jakby nie miał poczucia kierunku. To przypominało George'owi znajomego gołębia. A to przypominało kompasowi naśladowanie gołębia, które już kiedyś słyszał. Ta małpa ma więcej przyjaciół ode mnie. Jest wolny. Zaraz wyleci przez to okno. Trzeba do niego wejść. No ale jak? Nasz wóz tutaj nie wjedzie, a przenośna drabina tam nie sięgnie. Lina i bloczek. Nie, za daleko od galerii. Wybijemy dziury w wielorybie i gołąb wypadnie. Oj, biedny wieloryb. Kompas bardzo się ucieszył na widok znajomej twarzy, tego czym George był. Spójrzcie, George go wyciągnie. George dobrze znał kompasa, dlatego pokazał mu ścianę po drugiej stronie. Kompas zrozumiał i poleciał tak, żeby trafić w ścianę. Oczywiście zupełnie nie trafił. Czekamy na ciebie. Tak, pora odprowadzić George'a i znaleźć właściciela psa. Akurat wiem, gdzie mieszka Fryga. George, chyba nie możesz być naszą maskotką. To dlatego, że w nagrodę za oddaną służbę i uwolnienie gołębia z wieloryba zostajesz honorową małpką ratunkową naszej jednostki. Jednostka numer 86 ma dużo wspaniałego sprzętu, ale do wykonania niektórych zadań najlepsza jest małpka. To nie są potwory. Widzisz? Te rzeczy zawsze były w twoim pokoju. Wyobraźnia płata ci figle, przyjacielu. Ale wiesz co? Dam ci coś, co ci pomoże.
Małe nocne słoneczko. Teraz nie będziesz się bał ciemności. No dobrze, dobrej nocy. Złe wieści, George. Zostaliśmy bez światła. Ale nie martw się. Nie musimy siedzieć po ciemku. Na szczęście mam na półce sprawną latarkę. A to ciekawe. Zawsze ją trzymałem w tej szafie. Wiem, co ci pomoże przetrwać burzę. Chodź ze mną na dół. Zrobimy sobie biwak. Tak, George? Biwak w salonie byłby super. Gdyby George zdołał zasnąć. Nie, ciągle nie mamy światła. A? Tak, i nie będziemy go mieli przez calutkie 4 dni. Ale nic się nie bój, do wieczora na pewno znajdę moją latarkę. George wiedział, że to on musi ją znaleźć, bo inaczej ze spania nici. Jednak nie miał ochoty wracać sam jeden do jaskini. Chcesz sobie podjeść orzechów? Proszę bardzo. George doprowadził skoczka do jaskini. Teraz musiał go skłonić do wejścia do środka. Poszło jak z płatka. Pan w żółtym kapeluszu miał rację. Straszne potwory mieszkały w wyobraźni George'a. O, wybaczcie. Ale nie przestraszyliście się mnie chyba, co? O, deszcz się rozpadał na całego, więc schroniłem się w jaskini. O, i znalazłem to! Twoja? Kiedy jeszcze byłem mały, często tu zaglądałem. No chodźcie, chętnie was oprowadzę. Tego wieczora światło wróciło. Ale George wolał siedzieć przy świeczce. I choć przerażające cienie, kształty i dźwięki wciąż były żywe w jego pamięci, nigdy nie czuł się tak bezpiecznie jak teraz. Ciemności. Pszczoły, zbierając nektar, przenoszą na odnóżach substancję zwaną pyłkiem i zapylają kwiatki. I dzięki temu kwiatki się rozmnażają. Tutaj w ulu nektar przekształca się w zapasy na zimę. Czy wiesz, jak one się nazywają? To jest miód.
Ten sam, który jesz z chlebem. Pszczoły robią go dużo, a my go wybieramy. Tu jest słoik dla ciebie. Smacznego! George był zdumiony, że miód pochodzi od pszczół, których się bał. Chciał podziękować. Ale nie tak blisko, George. Pszczoły się zdenerwują, że im przeszkadzasz. Zostanę tu jeszcze. Niedługo wrócę. Już wiem, jak się pozbyć tego gniazda. To jest mój niezawodny kombinezon. Żądło go nie przebije. No chodź! Skoczę i błoto poleci do góry. Strąci gniazdo na dół, do pojemnika i zaniosę je do rękinsów. Tak, to pewnie nie jest najlepszy sposób, ale muszę działać szybko, zanim urządzą królika. George bał się, że Bill tylko rozgniewa pszczoły. Bill, chyba już wiesz, że nie tak się usuwa gniazdo pszczół. Chyba lepiej będzie wezwać do tego zadania zawodowca. O nie, 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 nie! Wracaj tu do mnie, słyszysz? Tak, to jest gniazdo pszczół. Nic tu nie wskuram. Dlaczego? Za dużo gałęzi. Musicie je trochę przyciąć, żebym mogła wejść na górę. W życiu nie da się tego przyciąć, nie ma mowy. Jak to? Za dużo pszczół. Najpierw trzeba będzie usunąć to gniazdo. Ja usunę to gniazdo, kiedy on obetnie gałęzie. A ja je obetnę, kiedy ona usunie gniazdo. George nie mógł uwierzyć, że losy sąsiedztwa zależą od gniazda pszczół. O, widzę, że George naśladuje niedźwiedzia. Tak, ja mu już tłumaczyłem wcześniej, że nikt tu nie widział niedźwiedzia od... Czy on chce się dobrać do tego gniazda pszczół? Pszczoły nie poddają się bez walki. Radziłabym tu zostać, dopóki pszczoły nie odlecą. Macie tu coś do jedzenia? Kontrola zwierząt! Słyszałem, że macie niedźwiedzia na posesji. Rety! Coś takiego! Nikt tu nie widział niedźwiedzia od 40 lat! My się tutaj naradzamy, a mały, głodny niedźwiadek załatwił problem. Od początku miałeś rację, George. George miał nadzieję, że niedźwiedź jeszcze wróci. Może nawet podzielą się kanapką z miodem. Dzień dobry. George, jak ładnie wyglądasz. No cóż, z jednej strony wyglądasz ładnie. Chyba przyda ci się szybka kąpiel.
No właśnie, ale nie mogę go skłonić do kąpieli. Nie wiem, co robić. Może George jest za duży na kąpiel w pianie? Oczywiście. No jasne. Moja małpka tak szybko rośnie. Właśnie przyszło mi coś do głowy. No chodź, George, do domu. O, dziękuję pani profesor. Jest pani genialna. No tak, wiem. Chyba rozumiem, dlaczego nie chcesz się więcej kąpać. I zgadzam się, od tej pory zamiast się kąpać, będziesz brał prysznic. Teraz już możesz odkręcić wodę. George? George? A, dobra. Ani kąpiel, ani prysznic. Wyjdę się trochę przejść i spróbuję o tym nie myśleć przez jakiś czas. To wcale nie takie łatwe przestać o czymś myśleć. Bańki. Może rechotek był gdzieś niedaleko. Cześć, Betsy. Cześć, Steve. Dzień dobry. Betsy umiała puszczać bańki, ale nie była zieloną żabką. Fryga! Hej, George, chodź mi pomóż. Tak, pomóż Steve'owi. On ma mydło i wodę, i bańki, i mydło. Super, możesz na przykład puszczać bańki, żeby przyciągnąć klientów. George uznał, że trójkątny przyrząd był zepsuty. Ale kwadratowy na pewno się sprawdzi. Na początku też byłam trochę zawiedziona. Nieważne, którego przyrządu użyjesz, zawsze wychodzą okrągłe. Z każdą mydlaną bańką George bardziej tęsknił za rechotkiem. Fryga! Gdzieś ty się tak ubrudziła? Hej, George, chodź mi pomóż. Umyjesz piłkę Frygi? A może przy okazji sam się trochę opluskasz? No przecież. Był park, i błoto, i Fryga. O, nie, nie, ona jest cała w błocie. George, zaczekaj. Dobra, spotkamy się w domu. Ledwo zipię. A po co ten cały wyścig? George, czy ja dobrze widzę? No super, to wspaniale. Ja... Rety, naprawdę nic z tego nie rozumiem. Kąpiel nie byłaby kąpielą bez rechotka i piany. George pomyślał, że też potrzebuje lepszej przynęty. No, właściwie jakiejkolwiek. George jadł marchewkę, kiedy znalazł węgorza. Może węgorze też lubią marchewkę? Albo inne małpie przekąski. Hmm.
Trzeba dowiedzieć się, co jada węgorz, bo inaczej Bill zabierze go do domu. Jeśli George się pośpieszy, może zrobi węgorzowi zdjęcie. George! Złapałem coś, ale ciężkie! Wygrałem! Biorę węgorza do domu. O, to nie węgorz, tylko stara dętka rowerowa. No to pięknie i po haczyku. Idę po nowy. Na pewno nie zdążysz mnie pokonać. George musiał teraz złowić węgorza, żeby Bill nie zabrał go do domu. Węgorz się schował, a George musiał zaczerpnąć powietrza. Kiepska sprawa. Bill niedługo wróci z nowym haczykiem. Właśnie haczyka potrzebował George. Gdyby tylko woda tak się nie ruszała. George, złowiłeś coś! Jejku, jakaś duża ryba! Spokojnie, pomogę ci! George nie chciał, żeby to Bill złowił węgorza, ale nie chciał też, żeby węgorz został w klatce. George, no widzisz, tak to jest, gdy się nie używa odpowiedniego sprzętu! To tylko stara klatka. Hej! W klatce jest węgorz! I to ty go złowiłeś! Dobra, wygrałeś. Ale George, musimy pomóc temu węgorzowi wrócić do domu. Mówiłem ci, że chcę go tam zabrać. Do domu! Do oceanu! Jako miastowy pewnie tego nie wiesz, ale wszystkie węgorze płyną na tarło z rzek do oceanu. Bon voyage, węgorzu! Tak się mówi do widzenia komuś, kto wypływa na ocean. Po tym dniu wszyscy wędkarze mieli co opowiadać. Pan Kwint opowiadał, jak ratował wieloryba. George opowiadał, jak wraz z Billem ratował węgorza. Idealna piramida. Wygląda na to, że świetnie sobie radzę bez żadnej pomocy. Czy mogę znów prosić o pomoc? Chciałbym największą paczkę, ale nie chciałbym zepsuć wystawy. Nie, tę paczkę pod tamtą. Nie, tę paczkę pod tamtą. Nie, tę paczkę pod tamtą.
Pięknie, dziękuję. Ten sklep ma naprawdę niezwykłą obsługę. George cieszył się, że nie trafił do sklepu z cegłami. Tej pani przydałaby się pomoc małpki. O, czyli moja piramida nie była idealna. A to co takiego? To projekt nowego wystroju naszej witryny. Będzie na niej drzewo, kolorowe piłki i tak dalej. No to nie mogę się już doczekać. Ja też, ale ustawimy to dopiero, gdy wróci syn. Tymczasem odłożę projekt w bezpieczne miejsce. O, był tu przed chwilą. Sprzedawca nie musiał czekać na syna. George może mu wszystko ustawić. Najpierw poszukał drzewa. Znalazł jedno za pudłami. I kolorowe piłki. A nad piłkami znalazł łańcuchy do wieszania. Przecież ten projekt sam stąd nigdzie nie wyszedł. Coś niesamowitego. Wróciłem, żeby powiedzieć wesołych świąt. No. No, to wesołych świąt. Co się stało? Dlaczego ludzie życzą mi wesołych świąt? A okno? Ten pomysł jest genialny. O, cześć, Georgia. Nie wiem, ile pan płaci tej małpie, ale na pewno za mało. To wyjątkowo pomocny pracownik. Też tak sądzę. Pracowałeś tu przez cały dzień? Pomagałeś klientom? Zrobiłeś to? Tato, ta witryna, którą wymyśliłeś, ściągnęła nam masę klientów. Sklep jest pełen. Racja. To chyba pierwsza z naszych dorocznych lipcowych wyprzedaży świątecznych. Pomysłu naszego pracownika miesiąca, George'a. Możemy zejść z witryny? Mamy lipiec. Gorąco tu. Wiem, wiem. Pan ze sklepu wszystko mi już powiedział. Jestem z ciebie bardzo dumny, George. Pracuj tak dalej, a niedługo sam sobie kupisz piekarnik. Ale mam coś, dzięki czemu milej będzie się czekało. Doskonały lukier. Może to była kość czegoś, czego nikt nigdy nie widział? Jakiegoś nieodkrytego jeszcze dinozaura? Teraz jesteś naukowcem, George. Ale skąd małpka mogła się dowiedzieć, jak dokładnie wygląda nieodkryty dinozaur? Cześć, George. Zgubiłem elementy układanki. Bez wszystkich elementów nie dokończę słonia.
Elementy, które znalazł George, nie wyglądały na części słonia. Znalazłeś! Nie, patrząc na jeden element, nie wiesz, z czym masz do czynienia. Trzeba je wszystkie połączyć. Widzisz? To znaczy, że aby przekonać się, jak wygląda odkrycie, George musiał znaleźć pozostałe kości. Jeśli jedna kość była w parku, pozostałe musiały być niedaleko. Fryga nadal traktowała odkrycie George'a jak zabawkę. Może dlatego psy nie bywały naukowcami. Nie miała kości i miała brudne łapy. Zakopała ją. Kolejna kość. George prowadził własne wykopaliska. Dinozaur czekał tu na znalezienie od milionów lat. Jednak coś się nie zgadzało. Wszystkie kości były takie same. Cześć, George. Co tam masz? Znalazłeś to? Tu w parku? Fryga, a więc to tutaj chowałeś wszystkie swoje gryzaki. Ta, to są jej kości do gryzienia, które ciągle giną. A my właśnie kupiliśmy jej nową. O! To dlatego Fryga traktowała odkrycie George'a jak zabawkę. Co za znalezisko! Cały rok szukamy brakujących zabawek Frygi. Dzięki, że je znalazłeś, George. O, dokonałeś cennego odkrycia, George. Kto wie, może kiedyś uda ci się wykopać też dinozaura. Musimy lecieć, cześć! Na razie, George! Baw się dobrze! Hej, ty! A? Rozkopałeś mój park! To teraz zakopiesz ten dołek! Odkrywanie kości dinozaurów to ciężka praca. I choć George nie znalazł w końcu prawdziwych kości dinozaura, był całkiem blisko. A więc chciałbyś być wysoki i silny jak ja, co? Świetnie! Zaraz pokażę ci trening i będziesz taki silny jak ja za 5 lat! George nie mógł czekać tak długo. Nie dzisiaj. Raz.
Raz, dwa, trzy, cztery. No proszę. George urósł o pół patyczka Lukrecji. Dieta żyrafy i trening naprawdę podziałały. Może resztę załatwi rozciąganie. Dobrze, skarbie. Teraz śpi, bo dzieci, kiedy śpią, to rosną. A ja chcę, żebyś urósł silny i zdrowy. George też poczuł się zmęczony. Pomyślał, że pośpi i przy okazji urośnie. George naprawdę bardzo urósł. Przynajmniej we śnie. Niestety, nie możesz wsiąść do Turbo Pytona. Jesteś za duży. Po przebudzeniu nie był aż tak wielki. Ale jednak mierzył 5 patyczków Lukrecji. Zaraz, to moja czapka! Widok Betsy, która straciła czapkę, przypomniał panu w żółtym kapeluszu o tamtym fatalnym dniu. Kapelusz! To mój kapelusz! Nie! No już. Nie boję się kolejek górskich. Ja się bałem, że zgubię mój żółty kapelusz. Masz tutaj swoją czapkę, Betsy! O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jesteś pewny? Nie podgryzałeś czasem swojego cukierka? Za pierwszym razem twój patyczek był dłuższy i mierzyłeś równe 4. Ale kiedy go ugryzłeś, zrobił się krótszy i teraz mierzysz 5 patyczków. Krótko mówiąc, nie urosłeś. Nic z tego. A cóż to za kwaśne miny? Nie chcę widzieć kwaśnych min w moim parku. O, dzień dobry, kapitanie. Ta małpka jest za mała, by wsiąść do Turbo Pytona 3000. Tak twierdzisz? A, nie jest za mały. Małpki nie rosną takie duże. Dlatego mamy tutaj osobną planszę specjalnie dla małpek. Ha! Czas na przejażdżkę, George. A ja idę z tobą. Tylko oddaj mi patyczki. Serdel zawsze towarzyszył lokatorom do drzwi, więc przeprowadził George'a między przeszkodami. Opieka nad małpką polegała nie tylko na prowadzeniu go między meblami. Serdel musiał także sprzątać, co miało swoje zalety. Potrafił też znaleźć radę na to swędzenie. Hmm.
Z każdym dniem George lepiej sobie radził z wózkiem, a Serdel coraz bardziej lubił go odwiedzać. Jak się masz, Serdelku? Nagle coś się zmieniło. Pamiętaj, chodź o kulach, nie stawaj na gipsie i bądź grzeczną małpką. Obiecujesz? W teorii George wiedział, jak używać kul. Ale brakowało mu praktyki. Wkrótce poruszał się o kulach jak na własnych nogach. A kiedy osiągnął mistrzostwo... Widziałeś coś takiego? George może teraz się opierać na gipsie. George musiał się pochwalić, że jego noga zdrowieje, ale psy nie znają się na prześwietleniach. Serdel nie lubił za bardzo oddalać się od domu. Jednak George chciał iść na spacer. Miał też ochotę łazić po drzewach. Co za dużo, to niezdrowo. Serdel poważnie traktował swoje obowiązki. Chodzili do parku codziennie. George lubił rysować. A Serdel odkrył, że lubi leżeć na trawie i spacerować z małpką. Widzisz? Kość się zrosła. Dzień dobry! George nie mógł się nacieszyć odzyskaną wolnością. George, jak widzę, jest zdrowy! Najzupełniej! Wielkie dzięki za opiekę! Miło mi, że będziesz mi znowu pomagał na dole. George chciał, żeby Serdel mu towarzyszył. Ale Serdel miał obowiązki. George zaprosił przyjaciół do wspólnej zabawy. Najwyraźniej odzyskał dawną formę. George uważał, że domek na wsi był super, ale zastanawiał się, jakby to było mieć coś większego. Na przykład zamek. George, zobacz, co mam. Album zdjęć. O, ten chłopiec. To ja. Wiesz co, tak sobie myślę, że dawno już nie byłem na plaży. Chcesz iść? I budować zamki z piasku? Nie wiem, czy uda nam się zbudować takie wielkie zamczysko, ale możemy spróbować. George?
Rozumiem, że chcesz się wybrać na plażę. Przez całą drogę George szkicował plany zamku. To będzie piękna budowla. No, to jesteśmy. Ach, to nadmorskie powietrze. George! George nie wiedział, że będzie miał tyle miejsca do dyspozycji. Jego zamek może być naprawdę wielki. George, zaczekaj! No i co? Masz jakiś dobry pomysł? George wiedział, że to nie będzie zwykły zameczek. George mówił, że jego zamek z piasku jest gdzieś tutaj. Rety! Czy to jest ten zamek z piasku George'a? Hop, hop! Czy jest tam kto? George! To ja! George, to jest największy zamek z piasku, jaki został kiedykolwiek zbudowany przez małpkę. Teraz George wiedział, jak ma wyglądać budowla. Chciał też, żeby to była niespodzianka. O, chcesz zbudować coś takiego? A chcesz zbudować swój zamek tutaj, a ja mam swój zbudować tam. I obejrzymy je, kiedy już będą gotowe. Dobrze, dobrze, niech będzie. Wiaderko i łopatka na pewno ci się przydadzą. George myślał, że zamki lepi się rękami. Z narzędziami będzie łatwiej. Chętnie dam ci parę porad. O, no dobrze. To ja będę za tamtą wydmą, żebyś nie widział, co buduję. Zamek miał być dużą niespodzianką. Bardzo dużą. George najpierw dokładnie zaznaczył ściany. Potem postanowił, gdzie będą drzwi. Drzwi są ważne w razie pożaru. A teraz najłatwiejsze. Budowa. Czy spacer był przyjemny? Na pewno tak. No, to co? Widzisz, Serdel? Wygląda na to, że mamy dzisiaj w holu dwa psy. No i co ty na to? Pożegnaj się z pieskami. Ale być Serdelem to nie tylko zabawa. Do tej pracy najlepiej być długim i niskim. Dziękuję. I widzisz? Serdel przyniósł ci piłkę. Dobry pies.
George też chciał być dobrym psem, jak jego nowy bohater Serdel. Przytrzymajcie windę! Oto okazja. Ale podnoszenie rzeczy buzią nie było takie łatwe. To dziecko, tak? Cześć, dziecko. Dziękuję. To pies, tak? Dzięki, piesku. Serdel nie mógł w to uwierzyć. Każdy wiedział, że psy zachowują się godniej. Być psem to ciężka praca. Wystarczy spojrzeć na stan Serdela. Przesyłka! To coś ważnego. Zaniesiemy to na górę od razu. Chodźcie do windy, pieski. Oj, zepsuła się. Spokojnie, Serdel. Nic nam nie będzie. Uruchomię alarm. Jest tylko jedno wyjście, ale tylko dla kogoś zręcznego jak... Małpka! Jako pies byłeś dziś tak dobry, że zapomniałem, że jesteś małpką. George też prawie zapomniał, że jest małpką. Małpki z łatwością robią rzeczy trudne dla innych. Halo? Chcę zgłosić awarię windy. A najlepsze, że George nie musiał nawet zastanawiać się, jak być małpką. Samo mu wychodziło. Latarka. Dzięki, George. I butelka wody? Poduszki? I jeszcze radio. I czasami najlepiej być właśnie małpką. George! Brawo! Dzięki, George! Nawet Serdel uważał, że George świetnie się sprawił. Może nawet będzie dobrym psem. Kiedyś. Ale George nie chciał już być psem. Teraz chciał się tylko wykąpać, umyć zęby i pójść spać w swoim posprzątanym pokoju. Co jeszcze sprawi, że wanna będzie bardziej przypominała żółwiowi dom? Żaby. Ahoj, George! Trzeba ci w czymś pomóc? Chcesz to? Bardzo proszę. Takie same płetwy, jak ma żaba. Czekaj, nie możesz wbiegać do... Już nieważne. No, widzę, że już wbiegłeś, to też ci się przyda. Dzięki płetwom George mógł dogonić pod wodą żaby. Jak również dzięki temu, że żaby nigdy jeszcze nie widziały wcześniej tak dużej żaby i tak włochatej. Teraz w wannie nawet brzmiało jak w domu żółwia. Może piasek, ślimaki i żaby to za mało? George przyniósł wszystko, co znalazł w jeziorze, łącznie z mułem.
nawet przypadkiem złapał rybkę. Żółwiowi musiało się to spodobać. Jak to możliwe, że piasek, ślimaki, żaby, nenufary i muł i jeszcze rybka nie wystarczą? Z tego, co jest w jeziorze, brakowało w wannie tylko pana Kwinta. Może małpka nigdy nie zdoła uszczęśliwić żółwia? Chyba, że zostawi go w spokoju. George postanowił wrócić do swojego głównego zajęcia. Szukania latającego talerza Billa. Ale znalazł nie tylko zgubioną zabawkę. Żółw wstrzymywał oddech na bardzo, bardzo długo. O wiele dłużej niż małpka. Ach, co za dzień. Teraz chętnie zrobię sobie długą kąpiel w wannie. A, co ty tu robisz? A? George, czy ja naprawdę tak długo nie myłem wanny? Czy to twoje dzieło? Już dobrze. Wszyscy wrócili do domu. Teraz już rozumiesz, że dom to coś więcej niż zamulona wanna. George pomyślał, że choć miło byłoby, gdyby pod jego łóżkiem mieszkały dżdżownice, to dżdżownicom lepiej będzie we własnym domu, w ziemi. A jednak fascynujące było to, że nowych przyjaciół można znaleźć we własnym ogródku. Albo i pod nim. Teraz już wiedział jak. Obawiam się, że jutro będzie jeszcze zimniej. Trudno. Ale możesz mieć ciepłe sny. Dobranoc. Jutro zimno? George nie mógł się doczekać. Włóż czapkę! Wszystko szło zgodnie z planem. George zrobił lodowy zestaw do gry w kręgle.
Wreszcie świetnie się bawił. Wtedy skoczek zrobił coś niespodziewanego. Początkowo George myślał, że wiewiórki nie lubią gry w kręgle. Ale skoczek chciał się dostać do zamrożonych orzechów. George i skoczek do wieczora grali w orzechowego hokeja. Potem George przygotował się na następny dzień. Rano George ubrał się ciepło. Nie potrzebujesz czapki ani szalika. Dziś jest cieplej. Dzień był piękny, czyli zimą można się dobrze bawić. Tyle, że teraz było za ciepło i woda nie zamarzała. Tyle myślenia nad nową zabawą i wszystko na marne. Zima. To taka karuzela nudy. Już zaczęło padać? W nocy ma spaść pełno śniegu. No, dobrze, że kupiłem szuflę. Może wymyślanie zabaw nie poszło na marne. Dzięki niemu George przetrwał nudną część zimy aż do pierwszego śniegu. George, do domu wpada śnieg. Tak, zima jest jak karuzela. A małpy uwielbiają karuzelę.